Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, tu była Eli w całkiem mocnym zbliżeniu. Trzeba zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No, na powierzchni powinno być lepiej niż w kanałach, to na pewno. Choć niekoniecznie w sumie. No dobra. Zaraz się przekonamy. Gdzie kurwa jestem? A to chyba dalej Seattle. Czy szpital? Nie powiedziałbym. Choć w sumie nie, raczej nie. Nie, to jest w sumie bardzo zasadne pytanie. Gdzie ty kurde jesteś, Eli, teraz? Ale max czegoś? Czy coś mogę stworzyć? Tutaj zmarnuję to i owo. Coś z alkoholem? Nic. Eli też nie może się uleczyć. Czy mógł stworzyć następną apteczkę? Nie, dobra, nic tu nie ma. Nie wiem, czy was denerwuje, że tak przeczesuję te wszystkie okolice. Coś tam? Ale na pewno. Dobra, jak nikogo, to dobrze. To mogę sobie wbiec z butelką, śmiało. Ludzie? Gdzie my jesteśmy? I po co ten krzyk? To nie było aż takie ciężkie. You are here. Szpital jest tutaj. Przejdę przez park. Po co? Nie możesz odbić tam? A, dobra. Flint chyba jest zamknięte. No ale tak naprawdę, no serio, no dalibyśmy radę. Dobra, jak przez park? No ale to moment, to trzeba przejrzeć okolicy, no ja. Co myślisz, że tak polecę po prostu? Przed siebie tam, gdzie trzeba biec? No co wy? Chociażby tutaj tabliczki bym nie obczaił? Co mamy? ACV, ACWP, SG, MJW. Presented by to the city of Seattle. A, czyli ktoś się zrzucił na ten park? Ja raczej nie na park, raczej na samą fontannę. Czy na sadzawkę tak właściwie. Ale dobra, chcecie, żebym poszedł przodem przez park? Aha, dobra. Nara, już tu nie ma, dobra, cofam się. Nie było mnie tu. Ale z drugiej strony. A może właśnie o to chodziło. W sumie Eli powinna się czołgać w miarę szybko. No inaczej, jeżeli ktoś ma mnie na oku, to teraz nie zła beka pewnie. No ale z drugiej strony. Ja zgubili mnie z oczu choć na chwilę. Broń przygotowana, aby co w pogotowiu. No ja Eli praktycznie nie widzę, nie wiem czy... O, teraz ewentualnie. Przez moment. No ktoś tam sobie ładnie zacnie dynda. Nie jest to... O! Dobrze, nie w głowę. Ała. Co wyciągamy? A przyda się do czegoś jeszcze? Kurwa. Kurwa, co? Ups. No i co teraz? No dobra, już. Po tłumiku. Ała. Dobra, kolejna strzała. A i kolejna. Eli, do cholery. Walcz. Chyba te strzały się powyciągały same teraz, czy co? Co za jakiś kurde gang łuczników, do cholery. Jeszcze gdzieś jeden jest. No. Aha, nawet wiem gdzie. Mam czym go mogę pacnąć? Może tym. Co, widzisz mnie czy nie? No jak na moje to mnie nie widzi. Dobra, to słyszeli. Chyba było ich więcej. Ale wiedzą, gdzie jestem, czy niezbytnio?
Ilu? Dwóch? Dam radę. No, na ślepo trochę. Dobra, coś tam było widać. Dobra, czy nie wszyscy tylko łuki strzała? Jezu, to pewnie blizny. Okej, okay, i tak się zabawimy. Nieważne. Znaczy... Szpital. No trochę ważne, kogo zabijasz tak właściwie, nie? Tylko mi nie zabijcie, Nory. I tego też nie rozumiem. Chyba chodzi o to, że mają zginąć po prostu, prawda? Nieważne jest aż tak do końca, kto ich zabije, prawda? No, Ale w sumie po tym wisielcu patrząc, mogłem się domyślić, że tutaj raczej o blizny chodzi. No właśnie, pytanie, czemu blizny? Po starcia z nimi zostawiają takie właśnie ślady? No po strzałach solidna blizna musi zostać, no ale tak samo po strzałach kulką normalnie. Kulką w sensie nabojem, ostrą amunicją. Ale na pewno wszyscy? No, ciężka dwuręczna siekiera. To się przyda. Ale pierwsze spotkanie z bliznami chyba, faktycznie. Jak się przebiegnę jeszcze, zobaczę, czy czegoś tu nie ma. Udałoby amunicję uzupełnić i w sumie mogę skręcić drugi tłumik od razu. Może ulepszyć tu? Nie ma takiej konieczności. Ale właśnie, może częściej z łuku korzystać faktycznie. Tam każdego z tych mogłem zamiast głośnym strzałem posłać cichą strzałą do piachu. Właśnie z pozycji leżącej. Da się, no to... To czemu nie? O, co my tu mamy? No, nie wszystko jest maksymalnych możliwych do udźwigu w ilościach. Okej, czyli względny spokój. Co ty tam narysowałeś przez ten płot? Skars. Typowo. No, wiadomo, co ona robi z bliznami. Każdy umie czytać. Muszę się skupić na swoim zadaniu. A, czyli tacy, powiedzmy, no, dzikusy, tak? Rozumiem. Jeszcze powiedzmy, że kanibale do tego. Oho, no oczywiście, że tak. No i teraz, co, szarżujemy do przodu? Będzie taki dobry toporek ktoś zostawił. Taki dobry. Ja tylko sprawdzę, ale wiem, że będą zamknięte. Jeszcze i tamte, tak? No to te na pewno. Te będą otwarte. Nie, no musimy tutaj wejść przez Garden Suites. Czy Sui? O, tu też Max, ale... I ten jeszcze podryguje. Koleś, wszystko w porządku? Żyjesz? Chyba niezbytnio. Nie, dobra, ale zmarnowałem butelkę, teraz nie mam żadnej. Jeszcze może coś znajdę, chwilę. Dajcie mi sekundkę, tutaj coś połyskuje. No, bardzo przydatne rzeczy. Ale widzicie, no oni sobie nie poradzili z bliznami, Eli sobie poradziła i to bardzo dobrze. Moim zdaniem. Tak, wiem, gdzie trzeba iść. Co tu? Nie wiem, czyli po prostu cofnąć się, no. Ale jakbyśmy chcieli jednak zupełnie maniaka jakoś przedostać przez ten drut kolczasty i wysoki na 5 metrów płot. Ale chyba nie jest na tyle głupia, ani ja, żeby kazać jej próbować, wiedząc, że nie przejdzie. Choć z drugiej strony, sytuacja zagrożenia życia, no chyba do sforsowania, mimo wszystko. Nie, ale ogólnie... Co, blizny utrzymują ogniska na chodzie? W sumie oświetlenie w nocy. No, ale chyba wbijam im na chatę i to nie jest nic mądrego. Raczej na pewno wbijam im na chatę. Gołębie czy rozmowy? Bo tak to brzmi mniej więcej. Ile przedganie? Zero. Ulala. Niedobrze. Czyli bronią domyślną. Rewolwer. Nie wiem, brzmi jak gołębie, ale... A może oni gruchają do siebie? Taki szyfr.
Dobra, jeśli chodzi o daty. Dobra, september 2013. Czyli wrzesień, ale dobra. To się chyba nie przyda, żadna data nie była zaznaczona. Nie będzie to kod do sejfu na pewno. Ej, właśnie. Tak spojrzałem, no, Eli przydałoby się uleczyć. Troszkę. W sumie dostałem tam parę strzał. Jakaś butelka by się przydała. Nie, teraz jestem bardziej pewny, że to jest gruchanie. Nie chciałbym z niej nienacka znowu kolejnej strzały dostać. Ej, a może właśnie, oni mają jakieś... może, ej, mają bardziej usprawniony system komunikacji i porozumiewają się przy pomocy gołębi. No na te czasy to lepiej niż kurier. Doppelganger? Czyli co, ktoś z drugiej strony lustra? Dosłownie? Nie, to nie lustro, to chyba szyby wentylacyjne. Postać neutralna, ale... Tak naprawdę nie wiem, jak się nazywa ta przedziwna humanoidalna istota nieznanego pochodzenia o skórze niczym alabaster i żółtych oczach potrafi przyjąć postać dowolnej osoby. Jedyny szkopu w tym, że musi wejść z nią w kontakt fizyczny. Podobieństwo przemienionego do Doppelgangera jest niemalże idealne, choć jeśli bliżej się przyjrzeć w jego oczach, wciąż będzie może dostrzec pewien żółty błysk. Jeśli więc kiedykolwiek zobaczy znajomego z okularami przeciwsłonecznymi w niestosownej chwili, lepiej miej się na baczności. Postać neutralna. Shapeshifter. Inaczej to ujmując. Chyba tam raczej zamknięte, ale... Warto rzucić okiem. Nie, dobra, widzę tylko... jedną możliwość w tym momencie. Pokój 201. No mam toporek jakby co? Jakby ktoś tutaj wyskoczył z nienacka. Dobra, wygląda na zamieszkałe, tak serio, więc Eli miej się na baczności. Ktoś tu niedawno spał. Może nawet zerwałaś go, wyrwałaś go z łóżka. Tam, gdzie powinna być broń, pusto. Dobra, tutaj Max, ale... zaraz to można zmienić. Tylko czy warto? Nie, stworzyć następną? Prawie, że na pewno, ale... czy warto się leczyć teraz? Nie, teraz leczyć nie, ale... to wiecznie będę zaraz musiał. No, fajna prześwitująca szuflada, nie? Widzieliście to? Ale robisz bałagan, Eli. Ja pierdzie. Ten łuk jest za długi dla ciebie. Dobra, jak coś mam toporek, ale... niech się nie chowa w szafie przypadkiem. Dobra, sporo zapasów. Chyba uzupełniliśmy już to, co zużyliśmy. Przy stworzeniu apteczki. Coś jeszcze? Gdzieś? Max tu, Max tam. Ewentualnie mógłbym tutaj coś podziałać, ale w sumie nie muszę. Nie, dobra, idziemy dalej. No Max, nożyczek, jak mógłbym to pominąć? Nie, za nim drzwi. Nie, naprawdę, wygląda na zamieszkałe. Więc może ktoś piętro wyżej będzie czaił zresztą te gołębie, no tam... może jakiś gołębiarz? No to nie tłukę nic, więc jesteśmy względnie cicho w dalszym ciągu. Ej, zejście na dół. Pytanie, czy ja chcę schodzić na dół. Tak, powiem wam, że nie do końca. Ej, ale już nie mogę wejść? No. Nie, jeszcze na górę, jeszcze na górę. Ale głośno to było. Okej. Czy ewentualnie nie będzie z fajniejszym posunięciem wejść oknem? Może delikatnie? Znowu nie wiem, czy to jest dobry moment na czytanie, wiesz, Eli? Ale dobra, jeśli chcesz, koniecznie. Jeśli ktoś znajdzie tę notatkę, moja żona Paige czeka na mnie w dawnym centrum konferencyjnym na przecięciu ulic Pike i Convention, zaraz naprzeciwko pubu. Proszę jej przekazać, że to lekarstwo jest w ciąży, mogłaby bez niego umrzeć. Myślałem, że sam to zrobię, ale straciłem zbyt dużo krwi. Pędziłem przez las, usłyszałem jakieś gwizdy i nagle obok... znaczy nie, nawet nie obok, jakby było obok, to by było spoko. I nagle bok przeszyła mi strzała.
Zatykowałem się tutaj. Chyba jestem bezpieczny. Gorzej być nie może, no nie? Zaczyna mi się robić zimno. Ukradłem te wszystkie leki ze szpitala. Powinienem był też kraść trochę krwi. Dobra, niezbyt śmieszne. Żona powie, że ciągle słabo żartuje. Jeśli znajdziesz Paige, powiedz jej, że odszedłem z pokoju. Powiedz, że mam nadzieję, że będą żyć szczęśliwie i że ją kocham. I że jeśli to chłopak, to żeby nie dawała mu mojego imienia. Ma mieć imię, które wybraliśmy. Simon Vickers. Czyli Simon tutaj dokonał swojego żywota. Dużo tabletek. Aha, czyli żona ich nie dostała. Ale ja bym mógł połączyć sobie fakty pewnie, bo już notatkę od żony pewnikiem czytaliśmy. Tam naprzeciwko pubu i raczej nic tam szczęśliwego nie było. Teraz skoro przy tabletkach jesteśmy, zaraz będzie można spojrzeć w ulepszenia. Tylko jeszcze przeszukam delikatnie. Sporo zapasów, no na pewno ktoś tu mieszka. No, no, mur, beton. No dobra, skoro... ładunków wybuchowych na maksa. Zaraz w sumie będzie można je też sprawdzić pewnie, ale... dobra, powolutku, pociutku. Aha, i tutaj w dalszym ciągu zamknięte, nie przejdę. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, bonusowa lokacja. Opłaciło się. Sporo tabletek. Sporo to znaczy ile? 53. Ale właśnie, co to jest dalej? No te ulepszone apteczki by się przydały, ale bym musiał wydać 110 tabletek, żeby tam się dostać. To tak niekoniecznie. Ale dobra, patrzmy dalej. Ulepszone tłumiki to już mógłbym. Szybszy ruch celując. Ulepszone koktajle Mołotowa. W sumie może tak zróbmy. Zostanie 13 później... szybsze zabijanie z ukrycia. O, to też się przyda. Ale za całe 60 dropsów. Też ostrożnie, nie? Dobra. Ej, nie wracajmy się w to samo miejsce, Eli. Jeśli byś mogła. A może skorzystajmy z drabiny, po to jest. Ej, bo drzwi tutaj były. Ja tu byłem, tak? Tak, byłem. Dobra, spoko. No, żeby tutaj nie dostać kolejnej strzały teraz, naprawdę. Co mamy z tej strony? Coś tam było, widziałem, spokojnie. Robię obejście przez okolice. No i proszę bardzo. Chyba już na maksa. Aha, już trójeczka. Przy materiałach wybuchowych. Co my tu mamy? Fidra, szpital. Centrum reagowania kryzysowego. Więc jeśli gdzieś będą dropsy, to właśnie tam. Może będzie na to moje ulepszenie. Zmieszczę się. Tak, tylko coś po drugiej stronie ktoś będzie. Nie ma nawet miejsca, żeby wyciągnąć łuk albo broń, cokolwiek. Oj. Proszę, nie rób tego! Nie w to. Dobra, może łukiem. Tak, coś planuję. Powiem ci wszystko. Tylko... no. Zaląkł się w nich grzech. Wezwól ich. Niech zaznają miłości. Wszyscy? Czy żaden? Czy podpaliłem tego biednego wisielca? Ale de facto nie wiedzą, gdzie jestem, co? Znaczy teraz ja sobie myślę, że trzeba było ich ominąć w cholerę. Czy bardziej w tą stronę? Oj. Dobra, jeden trup. Widział, ale to nie znaczy, że wie, gdzie jestem. Ale dobrze zorganizowane lędy. To nie trzeba oddać. John! Chyba z tamtej strony! Chyba to nie znaczy na pewno. Możecie odejść. Znowu prosto w łeb. Dobra, władują do mnie jak do kaczki, więc... gdzieś tu za drzewkiem. O! Ile potrzeba? A, szybszy był. Ale nie zawsze, nie zawsze. Dobra. Delikatna ucieczka, gdzieś za drzewo. Mam sporo w toporku. Ta debil, wcale nie.
Jestem za drzewem. Tak po prostu. Dobra, jesteś mój. Kurde, z takiej długości dostała? Ej, byłbym przysiągł, że jeden z tych strzałów, chyba trzeci, był prosto w głowę, ale... No cóż. Dobra, korzystając z okazji. Z możliwości. O, szkoda, ten gościu był chyba do uratowania, mi się wydaje. Może by coś wyśpiewał, a tak to... No cóż. Ej, co tam było? Sierp! To ja z miłą chęcią. Ale stop, słyszałem właśnie... Znaczy słyszałem. Przeczytałem napis, że Serafitka coś tam mówiła. Chyba w tłumiku ostatni. Możliwy cichy strzał. Ej, no gdzie ona jest? No nie chciałbym wyrywać strzały zaraz. Choć zdrowie w sumie w pełni. Jestem na tak otwartym terenie, że aż wstyd. Gdzie ona jest? Ej, nie, serio, gdzie ona jest? Prawie mnie dostrzegła, ale... Skąd? No, zaraz się przekonamy pewnie. Ja myślę, ten manewr nie uda. W sumie, ta paprotka wystarczy, żeby ukryć Eli. Wątpię. Właśnie mógłbym polecieć tam dalej teraz. Ale dla bezpieczeństwa jeszcze trochę czołgania. No, ale tylko trochę. Też nie ma co biegać sprintem. Ale okolice sobie przejrzę. I przesłucham. Może tam, gdzie była ta pochodnia. Gdzieś tam właśnie. No chyba, że zaraz po prostu na nią wpadnę. Mówisz tam? O, ej, chyba ją słyszałem. Autentycznie chyba ją słyszałem, ona musi być naprawdę niedaleko. Ulala. Nie, system specjalnych gwizdów. A ja tu się łudzę, że coś skuram po prostu. Nie, raczej to się dla Eli naprawdę źle skończy. Dobra, ale chyba jeśli chodzi o tą okolicę już... O, nie do końca. No, jakieś ciche zabójstwo by się przydało, serio. To było raczej głupie, Eli. Proszę bardzo. No. No, można uciszyć w ten sposób. Eli ma swoje sposoby. Nie, wolę sierp niż młotek jednak. Jest dużo was tam jeszcze. Widzę jedną postać. I chyba idzie w tą stronę notabene. Ma szybkie przeładowanie. Chyba będzie tu przechodzić pewnie. Max zdrowia, jasne. Dobra, bo tak to zrobimy. No głupia paproć. Wejdzie? No tak wejdzie, to inaczej. To po cichutku. Widzisz? Chyba nie widział. Dobra, dawaj jeszcze trochę. On już idzie, co prawda. Oj. Dobra, kit po niej. Layla,
Ups, sorry. Będziesz mnie gonił? To zrobię tak. Taki mały myk. Zamienimy. I może... tam gościa buteleczką. No. Proszę bardzo. No i teraz podmianka na sierp. Znowu. I to się nazywa dobre wykorzystanie surowców. No dobra, jeśli był tam ktoś jeszcze, no to na pewno to słyszał. Po prostu musiał. Aha. A tam. O ty, Mendo, dobra. Nie chcesz przyjść, to ja przyjdę do ciebie. Jeśli tak bardzo chcesz. No wolałbym w sumie cegłę niż butelkę. Ej, ale w sumie. Przyjdziesz czy nie? Ej, skoro Max. To trzeba skręcić jakiś tłumik na szybko. Idzie? Faktycznie idzie, dobra. I czyżby to był ostatni? Znaczy nie mam czym w niego rzucić, więc jakby co... sierp prosto w łeb. Czysto. I to nie jest ostatni. To jest najlepszy. Właśnie, może da się go zrobić w ten sposób. Jego ostatniego debila. No chyba, że się teraz odwróci. Nie chciałbym bardzo. Dobra, po nim. No. Jak na moje fajnie. Cygiełka się przyda. Dobra, ale moi drodzy, to już niestety jest moment, w którym będę musiał skończyć. Trzeba zacząć pakować torbę na wakacje. Więc jakby ktoś był nad morzem, to może mnie gdzieś spotka. Przez najbliższy tydzień. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!